Jesus all the way. Kato, mulla on tää rock'n'rollia. Se on sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'rollia. Witam na kanale Pyski Preriowe. Oto kolejny materiał, 50. któryś z My Summer Car. W dzisiejszym materiale będziemy na pewno wracać do domu i będziemy z tego domu też jechać w pizdu. Tak zwane operacje logistyczno-transportowo-alkoholowe. Cześć. Mikä oli pojalla mielessä? Cię kurwa do roboty zabieraj. Satsuma jest w malowaniu. Dobra, przymknij się. Satsuma jest w malowaniu, więc jej nie będziemy ruszać. Ale na pewno ruszymy vana. Jedziemy do domu. Wezmę jeszcze sobie lampkę, a nie, już wzięta. Tutaj mamy wszystko. No i jedziemy do domu. Później bierzemy szambiereczkę i jedziemy na misję. Generalnie to tak. Ostatnio było okradanie pijaka, a dzisiaj będzie okradanie Tejmo. Ale nie chcę szczegółów zdradzać, chociaż możecie się domyślać. Dobra. Do domku dotrę w sposób następujący. Będzie cięcie. Raz. Dwa. I trzy. Nie jestem w domu, jestem nadal w wanie i właśnie wracam do mechanika. Mojej nieudolnej magii ciąg dalszy. Generalnie zapomniałem akumulatora. Jak wiadomo, nasz piękny akumulator się rozładował, przez co nie mogliśmy zabrać do domu przedmiotu o nazwie Satsuma. Tu jakiś menel idzie. No i byłby problem. Na szczęście szybko zażegnany. Seuraavan runon meille on lähettänyt Kaapo Enteistöstä. No i tak. Otwieramy maskę. Bym sobie pojechał, naprawiłbym sobie Satsumę, znaczy zostałaby pomalowana i bym pojechał po odbiór. Fajnie, nie? Odbiór by był naprawdę zajebisty. Zobaczcie, słyszę kuzyna. O taką małą skrzyneczkę tyle zamieszania. No ale dobra. Teraz jeszcze raz zaprezentuję moją nieudolną magię. Jak tylko przejdzie kuzyn. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy właśnie w domu. Czas zacząć szybciutko akumulatorowe przedsięwzięcie. Będzie się rozkupiało na podłączeniu akumulatora. Właśnie w ten sposób. Kolejna część naszego planu to jest oczywiście uzupełnienie wszystkich potrzeb. To w ogóle można zamknąć. Jak będziemy wychodzili z domu, to i tak ten akumulator odepnę. Nie chcę, żeby zjarał mi się dom. Dlaczego ja piwa w ogóle nie wziąłem? Dobra. Jedzenie. Picie. Jeszcze się umyjemy. Tam słyszałem, że Bimber jeszcze bluma, więc jeszcze nie jest gotowy. I tak, jaki jest plan? Plan jest taki, że wsiadamy w szambiarkę. No i jedziemy jedną szambą wypompować do miasta. W mieście będziemy się bawić automatem, w automaty. Będziemy zardować. Będzie hazard. Ciężki hazard. Oj, ciężko to widzę.
Dobra. Jeszcze. Kamusia. Ale tylko trochę. A, już dodało. Ale dobra, jedziemy. Oczywiście jazda w formie cięcia. Muza się rozkręca, my oczywiście dojechaliśmy już. Przyciszę ją trochę. I spróbuję jakoś sensownie wycofać. No myślałem się, że tak będzie dobrze. Generalnie to miałem malutkie, tak naprawdę bardzo niegroźne zderzenie. Ojejku, aż tu. Bardzo niegroźne zderzenie z drzewem, no ale nic się nie stało, tylko skrzynka piwa wyleciała, ale żyje ona. Ma piwo w sobie, także jest. Muszę uważać, muszę spuszczać z biegu na pewno ją. Bardzo bym nie chciał sytuacji, że włączę pompę i szampiarka odjedzie. O kurde, aż się czarne robi. Dobra, jeszcze trochę wycofam, ale mogę włączać. Zobaczmy, czy ciągnie. Ciągnie. Kurczę, burza się robi. Idealnie. Idealnie na to, co chcę dzisiaj zrobić. Dzień dobry. Pan też widzę papieroska, piwko. Idealnie, przed burzą, nie? Ajajaj. O kurwa, pada. Panie, ja się chowam. Plus jest taki, że będę miał dobrą widoczność. Ile jest? Już powinno być. Kasa! Kasę dawaj! O! Jest! Pojedziemy sobie i tak autostradą, więc będzie droga bezpieczna. Dawaj Porsche! Dobra, idealnie. Ups, nie chciałem. No, piwko i w drogę, chociaż nie, bez piwka. Będziemy musieli pod tą górkę jakoś podjechać, ale dam radę. Się zbiera.
Dobra, jest dobrze. I deszcz przestaje chyba padać. Kurczę, na tym, na moim celu odcinku dzisiejszym jest... Na celowniku jest bar. Musi być otwarty bar. Czyli musi być po 20 chyba. Ups, zgasł silnik. Wiecie co? Jakby coś jechało teraz ta przeciwka, to bym był ugotowany. I to tak prawie dosłownie. Ale ja wciągnę do prawej. O, proszę, przestał padać. Kurczę, rozpędza to. O ile nie wpadnę w jakieś drzewo, to będzie bardzo dobrze. Albo o ile za tą górką jakiś jeleń nie będzie. Kurde, muszę bardziej lewej się trzymać. Bardziej w środka drogi. Patrzcie. O. Ja miałem prawie na maksa skręconą kierownicę. W lewo. Oj, to jest moc, dobrze, że pasy mam. Przecież jak jakiegoś dzika bym zapieprzył, to się automatycznie poporcjuje na te schabiki. Jaka długa ta trasa. O kurde. Tu było niebezpiecznie. Tu było bardzo niebezpiecznie. No i co, po burzy? Chyba tak. Generalnie to wybaczcie, że dzisiaj taki mało rozmowny jestem, ale jestem po nocce całej. No i trochę już, trochę zmęczenie mnie to pada. Działałem północy praktycznie nad streamami, żeby były jakiekolwiek na YouTubie. Robiłem różne dodatki ciekawe. Więcej zdradzać tak nie będę. Zobaczycie może jak wpadniecie na streama. Streamy też planowane są z Red Dead Online i innych takich gierek. Pewne jest, że nudzić się nikt nie będzie. Dobrze, że tutaj policja nigdzie nie stoi. Bo wiem, że tutaj mogą stać. Muszę trochę zwolnić chyba. Bo kurczę, nie wykręcę. A zresztą, górka mi spowolni. Patrzcie, co za człowiek. Nie walnąłem go. Jest dobrze.
Prawie go walnąłem, jak dzika takiego. Ale to ma skręt. Dobra, jedziemy się opróżnić. Tylko gdzie to się jechało? Tu. Dokładnie tak. Zamknięte ma. A to gnida. Tak jak mechanik do 16. Spóźniliśmy się. 18, 2 godziny. Dobra. Damy radę. Dobra, drodzy Państwo, tutaj kończymy ten materiał. Nazwiemy ten materiał coś takiego przygotowania do skoku. W następnym materiale już będzie oficjalny skok. Na gotóweczkę będziemy zarabiać. No i co? W tym materiale to wszystko. Myślałem, że jeszcze w tym materiale zdążymy, no ale niestety. Do następnego przechodzimy do sekcji współpracy.